Warszawa jest duża i szybka. Identyfikację miasta i tak zawsze budują ludzie. Chodzi o znajomych i o bliskich. I tak naprawdę, gdybym ich mógł ze sobą zwinąć, to mieszkałbym w Tbilisi. Lubię miasto jako całość. Lubię podróżować po mieście, oglądać się, patrzeć, jak działa. Warszawa jest dla mnie mocno chaotycznym miastem, ale ja się w tym dobrze odnajduję, bo ja lubię chaos. Dobrze, że Warszawa ma jeszcze kilka miejsc, których niewiele osób zna i które, miejmy nadzieję, pozostaną nieodkryte jak najdłużej. Warszawa żyje.